O tej kolejowej inwestycji wciąż głośno w kraju i trudno się dziwić, przy ulicy Pątnowskiej w oczach rośnie bowiem nowoczesna hala serwisowa. Posiadanie takiego obiektu to marzenie nie tylko w naszym województwie, ale i kraju. Hala obejmuje kilkadziesiąt różnego rodzaju urządzeń, które umożliwią nam samodzielne serwisowanie i przegląd pojazdów w tak zwanych poziomach wyższych kolei. W tym tygodniu na placu budowy pojawiła się warta 5 milionów złotych nowoczesna tokarka podtorowa. Jak tłumaczą przedstawiciele kolei dolnośląskich, najdroższy rdzeń inwestycji. Wydatnie pomoże to przewoźnikowi w osiągnięciu samowystarczalności w zakresie serwisowania taboru i jego zaawansowanych przeglądów. Teraz to wszystko mamy u siebie i z tego punktu widzenia no jest to inwestycja o charakterze bardzo oszczędnościowy w perspektywie długoletniej oczywiście. Przypomnijmy, hala przy Pątnowskiej powstaje dzięki 50-milionowej dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki tej inwestycji koleje będą mieć do dyspozycji m.in. nową stację, myjnię podtorową oraz suwnice, kanały i tory na 120-metrowy pojazd. Słowem, wszystko, czego potrzeba, by dbać o bezpieczeństwo i komfort podróżnych na najwyższym krajowym poziomie.